I teraz, no o jedzenie wam mówiłem, ale po jedzeniu trzeba no, coś innego zrobić. Więc ja miałem urządzoną toaletę, bo miałem taką na rufie kajaku. Ale to nie była żadna pseudę, stos, płuczka, no nic z tych rzeczy. Ja na końcu na rufie miałem dwa uchwyty takie, więc ja dopełzałem do końca. A żebym się tam lewniczył, pokładł na samym tyłu miałem taki chropowaty, specjalnie tam chropowaty, żebym się tak łatwo nie zsunął. Więc ja teraz dopełzałem tam. No dobra, może w ten sposób, że tutaj jest rucha, tam dawać dziurkę. Tu się trzymam tym uchwytu, nie? A żeby tak było widać. I cały goły, nie? Ale już ten sygnał, że coś ciekawego by się działo jest, nie? Ja teraz tu gotowy, żeby się wypiąć. A tuż pod powierzchnią wody jeszcze takie wielkie oczy. Ja bym łby miały takie wielkie, nie? Duże. I się gapią na mnie. To słuchajcie, każdy z nas idzie do tej świątyni Dumania. Zamykamy się sam na sam tą deską klozetową. To jest nawet czynność bardziej intymna niż seks, nie? Bo tam trzeba trochę nad więcej, nie? A ja teraz się tutaj wypinam. Jak to się załatwić? Właśnie się gapią tego, no. No, ja wam powiem, że to jest uczucie bardzo takie, no, paskudne, stresujące, nie? Ale co ja miałem zrobić? No nie mogę odrobić, no. No, a, ja często mówiłem tak, że ja nie wysadzę, ja mam takie dwie osoby. Ja, bo na porządnym jednostce pływającej są dwie osoby. Kapitan i majtek, nie? Kapitan nic nie robi, tylko sobie tam wydaje rozkazy, nie? Majtek zrób to, zrób tamto, nie? Bo czasem tam tych majtków jest więcej, nie? Większa jednostka, nie? Ale tam majtek, no, robi. I ja też miałem kapitana, czasem ja nim byłem, nie? I jak chcecie było na pokazie zrobić, że mi się nie chciał, bym męczony tam do jego, to kapitan mówi, no to zasuwaj, tam trzeba coś zrobić, poprawić, nie? A tam ulegę, nie? A w tej sytuacji stresującej kapitan wydał odkaz, no majtek, trzeba te bomby dębinowe wpuszczać, nie? I to wam powiem, że te ryby nigdy nie miały dosyć. Przez cały czas, jak się zobaczyły, stale przypływały i się gapiły. No, ja myślałem, że nie będą miały dosyć. Ja to pierwszy przyzwyczaiłem, że tam mi towarzyszy. No dobra, to teraz wam powiem o tej jeszcze jednej właściwości tych ryb, że bardzo szybkie. A jeszcze jedna rzecz, że lubiły bardzo latające ryby, ale to zaraz, no, żeby nie za dużo. Że szybkie. I teraz ulubioną potrawą tych ryb makinaki były latające ryby. Jak tylko wyczułeś, gdzie są latające ryby, odbywały się polowania na nie. W dzień to były dla mnie bardzo fajne, na przykład wiosłuję sobie tam, nie? A to tak kątem oka patrzę, jakby takie statko małych ptaków leciało. Skąd takie małe ptaki gdzieś tak daleko, nie? To patrzę, nie, to latające ryby. Te makinaki wyczuły, że latające ryby, goniły je, a tamte ryby, żeby latować, gdzieś się rozpędzają się pod wodą, no i wyskakują nad wodę. Wyskakują gdzieś na wysokość, tak około metr i lecą tam gdzieś, no, no nawet do 100 metrów, nie? Ale jak one lecą? One nie lecą tak jak ptaki, nie machają, nie? Tylko mają płetki grzbietowe, tak rozwinięte, no powiedzmy, a te ryby są w wielkości gdzieś mniej więcej takie jak mały śledź, a płetwy mają takie, no, gdzieś 2/3 długości ciała. Rozkładają te płetwy i tak szybowiec lecą. To są takie przejrzyste płetwy, no duże, ja tak kilka przywiozłem do domu, ale tutaj nie mam, nie muszę pany. I sobie tak lecą, nie? Na 100 metrów. Ale te ryby, przecież nie na tak naprawdę zaczęły gonić, nie? Więc one bardzo szybko pędzą za tymi rybami latającymi, tuż pod powierzchnią wody i takimi skokami po 5-6 metrów nad powierzchnią wody. I to na się woda gotuje, patrzę, jakby gotowała. Tu pędzą. I teraz te ryby latające padają do wody, a te są tuż za nimi. No i tam masakry. To dzień to wyglądało ładnie, pięknie, nie? Ale te polowania odbywały się też w nocy. Ja w dzień miałem najczęściej okulary słoneczne, no to jak ryba leci, to ja się odchylam, ja na domu. Ale w nocy ja nie miałem okularów. I te polowania też były. Te ryby w panice uciekały ratować życie. Nie patrzyły, kajak, nie kajak, kajakarz, nie kajakarz, tylko latający, nie? Ja wiele razy byłem trafiony, to tu głowę, nie, w czoło. No miałem szczęście, że po nie dostałem, nie? Ale to trafiany byłem. No czasem, mi się udało iść trochę i pospać w nocy, to te ryby, no, wpadały w pałąki i wpadały do kokpitu. Kokpit jest ta mała dziura w kajaku, nie? Także na kajaku zostało dużo zabitych, ale w tym kokpicie znajdowałem już zabite takie latające ryby. Najwięcej jednego ranka znalazłem 8. 8 latających ryb, no, same przyleciały do jedzenia.
ale ja tak nie wiem, jak to jeść, nie? I, a pierdziesz inne takie, takie ładne z paskiem, to ja wiem, zupę robiłem czy coś takiego, nie? Ale jak mi tak pada, powiedzmy, jedna to latająca ryba, zupę z jednej ryby. Spróbowałem oczyścić mózgi, usunąłem wnętrzności, bo w jakimś artykule też no, dziennikarze czasami doładowują, że to niby ja tak robię, że z wnętrznościami jadłem. Nieprawda, ja nie jadłem z wnętrznościami, to tam jest bójda. I wnętrzności sam jadłem te ryby, spróbowałem na surowo. No pycha. Bardzo dobra, ale ten ciekawy czy mi nie zaszkodziło. No, no cały dzień się dobrze czułem. Zacząłem je jeść na surowo, te ryby latające. I polecam, mam takie sushi latających ryb na surowo. Są bardzo dobre, to muszą być świeże. No i trzeba się po nie daleko wybrać. Ale jak ktoś ma szansę, polecam to no świeże. A, i teraz jak żeby jeszcze skończyć ten temat z tymi rybami makinami. Jak później w Brazylii się dowiedziałem, jak to się nazywają. Rozmawiałem z wędkarzami, którzy je bardzo chętnie łowią, jeśli mają taką możliwość. I po złowieniu takie, a jest wielka frajda, bo te ryby walczą, są bardzo silne, walczą o życie. Jest ta radość, że jak złapałem, to wiemy, no, do zdjęcia, bo ładnie wyglądają. I dodatkowy taki plus dla wędkarzy, bo one są bardzo smaczne. A dlaczego? Bo jedzą te smaczne, latające ryby, nie? No dobrze, to mamy te ryby załatwione. Z takich przyjemnych spotkań miałem, jak do mnie dopłynął żółw. Tak gdzieś no 600 mm pszenicy, taki ładny kolor. I się koło godziny tam ze mnie był. Ze mną ja robiłem zdjęcia pod wodą, nad wodą, tu. I on miał takich pasażerów na gapę, ten żółw. Bo na skorupie żółw miał u góry i u spodu były takie ryby podnawki. Podnawki to są takie, że przylepiają się, przystawki takie mają. I żółw je tam transportował gdzieś, nie? Ale taką, no, dwie takie podnawki ja miałem, taka ja. Ja na przykład sobie wiosłuję tutaj, nie? I tak. Panie, a powiem tak. Takie miałem jakby wrażenie, jak ktoś mnie obserwuje. I tak patrzę tu, jak widzicie, wylazła ta ryba podnawka, tutaj i te dwoma oczkami na mnie patrzy, nie? Patrzę tak wiosłuję, no i jest ta rybka, nie? Taka no, ciemna, prawie czarna, nie? Prawie w kursie może ją złapać, nie? Tak odłożyłem wiosło i tu mam, tak przeskoczył, tutaj, tu. Ja mam tak, no, nie dała się złapać, ale mi towarzyszyła, także no, nie przeszkadzało. Ale co mi przeszkadzało, bo ja już gdzieś tak po dwóch dniach, jak odpłynąłem od Afryki, zaobserwowałem, że już na kadłubie zaczynają mi takie jakby małe muszelki przyrastać. To później się dowiedziałem od pana ambasadora w Brazylii, bo tam witał mnie w Brazylii, pan Jacek Droszak-Kisielewski, że to się nazywało kaczenice. A pierwsze nie wiedziałem. One dorastały do długości gdzieś tak 60 mm. I tam, gdzie z tyłu miałem dojście, to ja je starałem się zdzierać. Pierwsze paznąć z darmiem, później nożem, żeby nie uszkodzić. No, one bardzo mocno przewierały do kadłuba. Tyły to oczyściłem, ale z przodu kabiny, z przodu kadłuba nie miałem dojścia. Ja tam dowiozłem tych kaczenic, no dużo, tak jak później wciągnąłem, to ile tego tam jest, nie? No ale podobno nawet nie można jeść, ale ja nie widziałem, nie próbowałem. Także nie wiem, jak smakują. I to te kaczenice mi przerastały. Z takich przyjemniejszych spotkań to miałem... O, że powiem tak. Ocean całkowicie pusty nie był nawet na środku. Bo nawet na środku oceanu były cztery różne gatunki ptaków, ale tak dobrych szybowników, bo tak latały między panami, wykorzystywały to, że wiatrak się odbija od fali, to musi przejść to w górę wpływać, w górę odpływać tą falę. I one tak wzdłuż palce, pięknie latały, nie ruszając skrzydłami, no jak szybownicy. I cztery gatunki na pełno oceanu. Ale jak były gdzieś tak bliżej Ameryki, gdzieś około 1000 km, już przelatywały inne ptaki. I traktowały mój kajak jako taką miło, bezpieczną i darmową przystań, że na noc sobie przelatywały, przekimały sobie noc u mnie, no i rano leciały dalej. Ja tak poznawałem, że czasem niektóre te same przeleciały z powrotem na mnie na noc. Na dziobie, na rufie, tak się kiwały, no na falach, to tam, tu najczęściej sobie tak stały na nóżkach, kiwały się, nie? A czasem tak przysiadły, to różne. Różne gatunki, gdzieś tak chyba 3 czy 4. I czasem było tak, że dziób zajęty, rufa zajęta i raz tak w nocy, taki paszek lata, nie? Nie ma gdzie usiąść, to ja tak palec wyściągnąłem. Tak musiałem na palcu. Taki trochę zdziwiony, nie? Ale że się poczuł pewnie, przyjacielsko, teraz zaczął sobie dziobkiem czyścić piórka, nie? Tutaj piórka sobie czyści, nie? Ja tak sięgnę ręką aparat, nie?
mam to na zdjęciu, także to nie jest bujda, mam na zdjęciu w nocy, że ten ptaszek siedzi na ręku. Inny ptaszek, jak do mnie przyleciał, przylatował, że taki zmęczony był, taki mokry, bo to ja go tak wziąłem, on taki jakiś słaby był, że złapałem go, ale jakoś się tak mnie nie bały. I pochuchałem, dopiero go trzymałem mocno, żeby nie uciekł, nie zrobiłem zdjęcia, tylko później pochuchałem, podmuchałem, no, już ma piórka takie ładne, puszyste, no, otworzyłem rękę, no, lecam, nie? On ciak podskoczył i puf, do kabiny mi wskoczył. Mówię, o, pomyliłeś się, no, to złapałem go jeszcze raz, no, tam masz lecie, cyk. Jak z powrotem skoczył do kabiny, no, dobra, widocznie chcę odpocząć, nie? Tam kilka godzin odpoczywał, potem go wyciągnąłem, no, i sobie poleciał, nie? Także, Jakie to były gatunki na środku tamtego? Ej, przepraszam, a ja mam problemy ze słuchem, musiałbym podchodzić tego, to nie. Przepraszam, proszę nic nie tego. Ja to powiem, potem będą czas na pytania. I teraz tak, ja już niedługo kończę, jak i już za dużo mogę, to za 7 minut albo mogę za minutę skończyć, także propozycję taką. Następne pytanie tego to oznacza koniec, że ja już za długo mówię i... Ale nie i pytanie tego pana. I zgoda? Dobrze. To są później... I ja wiem, że są zaraz inne tam ciekawe zdjęcia, a ja nie mogę za długo mówić i to możesz. Zaraz skończę. I teraz z tymi ptakami... No dobrze, bo zostałem wytrącony z tego mówienia, no to... Ptaszek, który wpadł do kabiny malutki. Potem jak odpoczął, to jak go wyciągnąłem, no to poleciał już sobie na dobre, nie? Także to z ptakami. Co tutaj? Chcę wam powiedzieć coś złego czy dobrego? No może o dobrym panu. Że tak. Jak ludzie myśleli tam, że ja jestem taki pokręcony, jak tam kręci na tych różnych terenach, przysłali mi nawet wiadomości, ty Olek pójdź na południe, na północ, nie? Ale jak ja wysłałem wiadomości, bo miałem telefon satelitarny, ale dla pewności miałem to wszystko rzucone podwójnie, miałem dwa telefony, że mogę sobie pogadać, nawet się umawiałem na wywiady, miałem trzy razy w tygodniu dyżury. Ja mówiłem, że w kilku godzinach będę miał łącznie włączoną, będę dyżurował, nie może było do mnie zadzwonić. A jak ktoś chciał się umówić na rozmowę, to ja się umawiałem na inny dzień. Czasem rozmowy nie dochodziły do skutku, bo miałem akurat problemy, żeby dobrze sobie tam z tą burzą pracować i wtedy no, nie włączałem się z tym z aparatem. Teraz podobno. Ja jeszcze przed wyruszeniem z Polski mówiłem tak, że będzie można do mnie zadzwonić, czy nawet wysłać SMS-y. Ale teraz, jak jeszcze spytałem czasem, a kto z was ma, czy powiedzmy z was, kto z was ma telefon satelitarny? No nie wiem. A nawet jak ktoś ma, to są bardzo drogie. A ja mówię, ja taki mam patent specjalny, a tylko ja, że będę miał takie specjalne urządzenie, że będzie do mnie można wysyłać różne wiadomości, przesyłać dobre te życzenia i energię pozytywną przesyłać. I to będzie działało przez 24 godziny dobę. Taką specjalną dużą antenę, akwator specjalny inny, nie? I to będzie ta dobra energia ładowana. I jak to działa? Bardzo prosto. Bez żadnych urządzeń elektronicznych i zadania. Co ty za urządzenie masz, nie? Wystarczy sobie dobrze pomyśleć o mnie i tą pozytywną energię i te życzliwe życzenia przesyłać drogą telepatyczną. I od razu odbieram akumulatorze tego i to działa. Ja słyszę, to na razie działa. Ja starałem się zawsze mieć tak. To są różne trudne chwile, czy takie, no nie sposób się stuć wcale dobrze. I starałem się mieć tą energię naładowaną, pozytywną, żeby było zawsze więcej niż tą negatywną. Nie? Ja byłem naładowany tak nabuzowany energią, jak mnie ci co widzieli krótko przed wyruszeniem, że mówię, że ta energia ze mnie aż tryskała jakby, nie? Że ja tam no, byłem no, energią taką, żeby widać było. Nie? Ja starałem się zawsze mieć tą i ten akumulator z energią pozytywną mocno naładowany, a z tą negatywne działania, żeby jak najmniej. Teraz jak siądzie mi gdzieś tam psychicznie trochę no, na tej dobra energia, i rośnie ta ujemna, żeby zawsze ta ostatnia przeważała. Żebym nie miał chwil zwątpienia, że mi się to wszystko nie i tego jak nie ratuje.
Więc nie sposób się dobrze czuć po takich dniach, gdy ja na przykład w jednym miejscu się pytałem przez tydzień. Nie? Ja wysłałem wiadomości do Polski, że życzenia od frustrata przez tydzień. Bo ja byłem naprawdę sfrustrowany wtedy. To wtedy były najgorsze moje uczucia, że ja tak to wkładam tyle energii, cierpię i nic do przodu. Nie? Ale mówię, ta energia pozytywna pozwalała mi te chwile przetrwać. I ja zapewniam was, że jeśli dojdzie do mojej następnej wyprawy, ja już teraz może przez sposób faktycznie, że ja się przygotowuję do następnej wyprawy, bo się okazuje, że Atlantyk to dla mnie trochę za mało i chcę powiedzmy mniej więcej za rok wybrać się no, i z próbą przepłynięcia Pacyfiku. A w pierwszą może sytuację obecną. Mój kajak, który przepłynąłem Atlantyk, jest teraz w Belém, przy ujściu Amazonki do Atlantyku. Ja mam go aktualnie zamiar sprowadzić do Polski, bo pierwszy miałem nie sprowadzić do Polski, miałem już być w tej wyprawie następnej, ale ze względu na brak funduszy musiałem wrócić do Polski i teraz chcę zebrać fundusze na transport kajaka, znaczy mój przelot do Brazylii, transport kajaka z statkiem do Polski, przeróbka jego naprawy, uzupełnienie i wysłanie go mniej więcej za rok do Ekwadoru. Z Ekwadoru tam jest miejscowość Port Guayaquil, tam go do starszych do miejscowości Salinas, to już jest nad brzegiem oceanu, tam marina jest duża żeglarska. I stamtąd chciałbym wyruszyć mniej więcej tak gdzieś no, w lutym, no, najpóźniej w marcu przyszłego roku do wysp Galapagos. To jest około 1060 km linii prostej. Potem kilka dni przerwy na uzupełnienie żywności i chciałbym podjąć próbę przepłynięcia najdłuższego odcinka w historii kajakarstwa w ogóle, w linii prostej. 5600 km między Galapagos a Markizami francuskimi. Chciałbym podjąć próbę, bo nie mówię, że na koniec chciałem się przygotować. Potem chcę wrócić do Polski na kilka miesięcy, bo w tym czasie tam jest sezon tajfunów. Jak na Atlantyku są huragany, to tam są tajfuny. Sezon tajfunów chciałbym tu, a być może nawet no, dosłownie tutaj być, no, bo to zima. I potem wrócić na Markizy francuskie z zapasami żywności, aby tej lokalizowanej, na następne. Wtedy już byłby przede mną ostatni odcinek. W następnym sezonie tylko 10 tysięcy kilometrów do Australii. Po drodze były różne wyspy. Mamy tam zatrzymywać, ale to jest na krótko, żeby do tej Australii dopłynąć. I to byłby koniec mojej kariery, myślę, że oceanicznej. Oczywiście chciałbym na brdzie mojej ulubionej rzece na nastawy zimowe. Dziękuję Tobie bardzo serdecznie, Marku. To jest punkt, którego mi tam brakowało. Tutaj mi trochę wyszło w gardle. No, wasze zdrowie. A jeśli chodzi o alkohol, to ja ze sobą wziąłem alkoholu dużo, powiedzmy, bo 3 butelki wina własnej roboty. Chyba średnio jedna na miesiąc. Nie? Jedną ostatnio zostawiłem sobie, jak przepłynę równik. A jak równik? Tak powiem teraz wam, jak to z równikiem było. Równik jest, to każdy wie. O, tutaj mam taki przyrząd. No, on to taka. Jak ja kiedyś płynęłem, moja najwspanialsza wyprawa, takim opa, nie będę się tego, już dobrze, że jest przyrząd, nie? Jak kiedyś płynąłem, moja najwspanialsza wyprawa z kajakiem, tak, kajakiem z około pobiegnowe północne, z Polic do Narwiku. To płynąłem tam 6 października, po 101 dniach wyprawy. Ja przepłynąłem gdzieś 300 km z około pobiegnowe północne. Ale teraz jak popatrzymy na globus, tam na mapę, to koło biegrowe północne jest narysowane taką linią. No, jest linia przerywana, nie? Przerywa w sercu. Więc ja tam nie miałem problemu, no. I tam przepływają statki przez to linię i żebym wiedział dokładnie, gdzie, no, gdzie ja się widziałem, gdzie jest, ale na skałach był taki wielki globus, gdzie się widzi 4 metry, ażurowy, taka konstrukcja, południki, równoleżniki, ośli. No i tutaj jest ten kopet w górę północną. Ja tak patrzę, faktycznie. Tu, a na tym no, jest takie czarne coś, nie? Ale tam przerwy, nie? To ta kreska jak tamtego na ocean, nie? A czy tam może na deskę. No to ja w tą przerwę ciach i byłem już za kopem do gronu północy, nie? Nie było problemu. Ale teraz równik się zbliżał. Równik, jak wiemy, to jest grubsza linia, nie? Trzymaj tam dobrze, nie? Grubsza linia, czarna, nie ma tam żadnej przerwy. Cały czas z tym równikiem, nie? Ja tak gapię się na ten GPS. Była akurat noc.
A, ja najczęściej dosłuchałem w nocy, bo w dzień było za gorąco i ja próbowałem też dzień dosłuchać, chociaż mnie zimno mobilizuje do ruchu, a auto mnie rozkłada. Mi się nic nie chce, chętnie bym podejrzał w ciemię. Ale tak fajnie, no, dobre warunki, no to piosuję. Ale jak jest upał gorąco, to mój wysiłek fizyczny jeszcze powoduje, że temperatura ciała rośnie. Ja byłem kilka razy, no, cztery tak na granicy udaru ciepłego. Ja nie mogłem dopuścić, żebym ja sam padnę, no chemię panorze. Mówię, o, stop, nie mogę. Ale to następny raz, po cztery razy, no nie. I przestałem wiosłować tym upadłem. No nie mogłem, nie, no, nie mogę dopuścić. Ale wiosłowałem najczęściej w nocy. Aha, jeszcze jak w Polsce sobie myślałem, że te godziny upału, ja sobie prześpię, no i będę miał dłuższą dobę na różne zajęcia. Ani razu mi się nie udało zasnąć tym upale. Za gorąco, nie da rady. No. To jest paskudna godzina. I teraz moja najbardziej ulubiona pora doby to noc. Ja nocą miałem na wiosłowanie i na spanie. Brakowało mi. A, jeszcze chodzi o spanie. I jak ja wchodziłem do kabiny, a miałem dwie karimaty, położyłem na grepingach, mam teraz na tej podłodze, i nie przykrywałem się niczym, bo tam gorąco było, byłem goły. Ale i tak po dwóch, trzech godzinach, bo jak ja wchodziłem do kabiny, to ja tę małą kabinę jeszcze nagrzewałem. Myślę, ja też jestem grzejnikiem. Ja się po dwóch godzinach budziłem z cały zlany potem, gorąco, nie mogę być, wychodzą, o, jak fajnie chłodno, tak chłodno, tak jest 25 stopni. Ale to było o wiele chłodniej niż w środku, nie? No i znowu na te 2-3 godziny najwyżej, także ja końcówkę przygotować do wypłynięcia i do wyruszenia i do przelotu samolotem do Dakaru. Ja miałem bardzo nerwową, czekującą i byłem zajęty. Kurczę, wreszcie w tym kajaku odpocznę. Niestety nic. No, stale miałem niedosyt tej wypoczynku snu. Stale byłem tak jakby na granicy. Mi się dobrze spało, byłem bardzo zmęczony. Ale dobrze. Tej nocy sobie wiosłuję i to była taka noc. Mam bardzo fajna w tropiku, bo no, może nocnie, ale dzień był taki dość pochmurny i w nocy też chmurny. A była pełnia księżyca wtedy. Wypełnia, ale no. I zobaczcie, patrzcie, jak się gapę na GPS, jak wiosłuję, nie? I jakby na zamówienie, no gdzieś tak byłem, no, kilka kilometrów przed równikiem i niebo się odsłoniło. O, pięknie, gwiazdy, te gwiazdy, księżyc, nie? Ja teraz patrzę na ten GPS, gdzie ten równik, to się gapię, no bo ciemny to trudno zauważyć, nie? I teraz płynę sobie, płynę, patrzę na GPS, jest M. M to znaczy północ, na północ jestem, nie? Jak S to będzie to. M coraz mniej, już tam dawno 0 stopni, tam 0 minut, już sekundy tylko, nie? Gdzie ten równik? Zobaczcie, no, tutaj już tego będzie, no, a jedna sekunda to jest 182 metry. Tak, jedna źródła mini. I tak patrzę, no tutaj już mam gdzieś 100 metrów, nie? Pewnie nie widzieć, gdzie ten równik, nie? A potem patrzę, no te fale takie były gdzieś tak, no, około 1,5 metra do 2, nie? No i potem patrzę, widzę, jest ciemnego, duże, takie, no, no kurczę, patrzę, no, wiesz, kurczę, równik, nie? No i widzę, ale jak ten równik przepłynę, to mi uszkodzić, nie? No płynę sobie, gdzie zbliża, nie? Ale że to były fale takie, to ja tak na fale, cyk, puch, na takiej fali, przeskoczyłem przez równik na drugą stronę. Patrzę na śpię, się, za równikiem. Tylko kutnąłem go tak wiosłem, nie? No i jestem na drugiej półkuli już, no. Pięknie, bo nie uszkodziłem go, ten równik tam jest cały czas, no, można jego przepływać. Ja byłem sam załogą, to sobie chrztu nie zrobiłem, za to burza mnie ościła nad ranem, miałem taką solidną burzę, żebym, no, pamiętał, że naprawdę mam ten równik za sobą, nie? Ale no frajda była z równikiem i potem sobie już płynę na tej południowej półkuli.